Szczęść Boże, tym razem spotykamy się w bliskiej odległości od ostatniego dnia roku kalendarzowego. I zwykle robimy jakieś podsumowania. Jesteśmy także odbiorcami tego, co słyszymy w radio, w telewizji, w internecie. Ciekaw jestem, czy mamy też na tyle dużo sił, dużo czasu i samozaparcia, żeby zrobić swoje własne podsumowanie. Na pewno są w tym mijającym roku ważne wydarzenia, które nam utrwaliły się w pamięci i do których chętnie wracamy. Podziękujmy Panu Bogu za wszystkie te miłe doświadczenia, ale także za te bolesne, bo pewnie i tych nie brakowało. Chciałbym zaproponować na ten przedostatni dzień, a może na jutrzejszy również, takie pytania, właściwie próbę odpowiedzi na pytania. Ile czasu w tym mijającym roku poświęciłem na adorację Najświętszego Sakramentu? Ile czasu poświęciłem na wnikliwą lekturę Pisma Świętego? Ile czasu poświęciłem na zgłębianie tajemnicy wiary, choćby przez dobrą lekturę? I pamiętajmy o jednym, że upływ czasu jest konsekwencją ruchu Ziemi albo wokół Słońca, albo wokół własnej osi. I ten moment, na który czekamy, owa północ sylwestrowa, jest w gruncie rzeczy rzeczą umowną, bo kiedy indziej ten moment przypada na innej półkuli, a kiedy idzie u nas. Więc tak naprawdę to nie ma znaczenia, kiedy się stary rok kończy, a nowy zaczyna. I podobnie z naszymi zwyczajami. Nie łudźmy się, że od 1 stycznia 2022 roku wszystko zacznie się na nowo, że będziemy zupełnie innymi ludźmi. Więc spróbujmy o tę modlitwę, adorację, o lekturę Pisma Świętego, o własne pogłębianie swojej duchowości zadbać, nie czekając na jakąkolwiek datę, na jakąkolwiek godzinę. Zacznijmy tu i teraz. Z Panem Bogiem.